Tomasz Lis, witam Państwa w bardzo szczególnym momencie. Nie zawsze, gdy zmienia się ustrój państwa, można dostrzec moment graniczny, w którym można powiedzieć, jeszcze wczoraj była demokracja, jeszcze dziś jest częściowa demokracja. Jeśli coś takiego jak częściowa demokracja istnieje, ale już jutro demokracji po prostu nie będzie. Jeszcze dziś jest podział władz, ale już jutro będzie jednowładztwo, czyli dyktatura. Jeszcze dziś odbyłyby się uczciwe wybory, ale już za chwilę wprowadzone będą reguły uprawdopodabniające brak ich uczciwości. Jeszcze dziś jesteśmy w miarę normalnym europejskim krajem, ale za chwilę, bliżej niż do normalności, będziemy mieli do dyktatury i do Białorusi. Otóż dokładnie w takim momencie dziś jesteśmy. Po przejęciu Trybunału Konstytucyjnego, po przejęciu de facto kontroli nad sądami powszechnymi, już za chwilę władza PiS przejmie Krajową Radę Sądownictwa i Sąd Najwyższy, a jednocześnie zmieni reguły wyborcze, na początek przynajmniej w wyborach samorządowych. Demokracja, wielkie osiągnięcie Polaków, coś o czym marzyły pokolenia, staje się fasadą, karykaturą. Zeszłotygodniowe posiedzenia Sejmowej Komisji były naprawdę niezwykłe. Już nikt niczego nie udawał. Wszystko było widać jak na dłoni. Kto łamie prawo, kto łamie procedury, kto łamie konstytucję, kto próbuje ocalić choćby jej resztki. Widać było, jakie są intencje władzy, jakie są jej krętactwa, ale też jaka nadzwyczajna potrafi być jej szczerość. Widać było również, z jaką polityczną brutalnością i z jakim godnym szacunku oporem mamy do czynienia. Na początek brutalność i desperacja. Ze względu na obstrukcyjny charakter Państwa wystąpień wprowadziliśmy ograniczenie czasowe. I nie chciałbym uciekać się do przykładów z przeszłości. Natomiast Pańską przyszłość też nie chciałbym wybiegać w Pańską przyszłość, bo ona się też rysuje nieciekawie. To nie 80. rok. I chcę, żeby Pan to zapamiętał, bo Pan za to, co tu wyrabia, będzie odpowiadał z artykułu 231. Niedopełnienie uprawnień. Sytuacja, w której jesteśmy obecnie, jest naprawdę skrajna, a sposób procedowania nad tymi projektami budzi najwyższe zgorszenie. Panie pośle, to jest czytelne. To, co Państwo robicie, to jest typowa obstrukcja. Przewodniczący prokurator Piotrowicz poddał pod głosowanie nieprzedstawione projekty poprawek, w związku z czym zmuszeni jesteśmy złożyć doniesienie do prokuratury na to, co się tutaj wyprawia. Pan poseł Piotrowicz traktuje komisję jako prywatny folwark. To wszystko w sumie degraduje wymiar sprawiedliwości w sposób zastraszający. Pan Piotrowicz prowadzi pracę Komisji Sprawiedliwości w standardach, które nie są znane demokratycznym państwu. Chodzi o nic innego jak o kadry, bo kadry, tak jak Lenin mówił, są najważniejsze. Obniżając wiek do 65 lat, eliminuje się około 40% sędziów, tworząc ciepłe posadki dla różnych protegowanych. I mój pierwszy gość, mecenas Jacek Dibuła. Dzień dobry, panie mecenasie. Dzień dobry. Przed wejściem do studia powiedział pan na moje pytanie, no i jak? Mało wyrafinowane, przyznaję, powiedział pan, będzie ciekawie. W którym punkcie? To znaczy, wydaje mi się, że dochodzi już do strasznej polaryzacji i w takiej sytuacji przyroda nie znosi próżni i musi coś wybuchnąć. I wydaje mi się, że obywatel nie wytrzyma tego, że jest okradany, bo z tego, co mu zagwarantuje konstytucja, to, co mamy najważniejsze, z wolności, a takim gwarantem to są te wszystkie prawa obywatelskie, o których mówi konstytucja. Gromadzenie się. To jest tak naprawdę optymistyczna wersja, bo ja mam wrażenie, że obywatele są od 2 lat dość systematycznie okradani. Nie widzę jakiegoś wielkiego. Czasem niedźwiedź śpi, ale jak się obudzi, to z tego czasem bywa nieszczęście. Chciałby pan, żeby się obudził? To znaczy nie, ja bardzo bym nie chciał, bo jestem... Nie chciałby pan nieszczęścia, ale chciałby pan, żeby się obudził. Znaczy, ja bym chciał, żeby nie musiał się budzić. Ja jestem z tego pokolenia, który szanuje wartości. Mówię o wolności, o prawach, bo ja się wychowywałem w komunizmie i tego nie było. I tego mi strasznie brakowało. I byłem tym pokoleniem, które obserwowało, jak najwięksi z nas te wartości wyszarpywali władzy i doprowadzili do tego, że mamy konstytucyjne, demokratyczne państwo. I zasnęliśmy po prostu. Pan był na prawie wyżej niż ja o kilka lat. Ustaliliśmy to też przed programem.
Skończył pan studia w 1986 roku, zaczął pan aplikację adwokacką, stawał pan w sądzie pod koniec komuny. Jak to było? To były sprawy, kiedy czy to były takie procesy, gdzie grało się w znaczone karty? Nie, to było trochę tak jak teraz. To znaczy wtedy była przede wszystkim ta reakcja poprzez kolegia, czyli zgromadzenie, wyłapywanie uczestników, stawianie im absurdalnych zarzutów o zakłócanie, zaśmiecanie, hałas. To, co dzieje się dzisiaj, czyli ja dostrzegam tą czyli samą władza metodę. Nie była strasznie terroryzująca społeczeństwo, ale paskudnie utrudniająca życie. Wtedy była już mniej, czyli ten okres, bo ja oczywiście pamiętam te procesy wcześniejsze, kiedy zapadały drakońskie wyroki po 10 lat więzienia za to, że człowiek miał własne poglądy i próbował je w jakiś sposób wyrazić. No ale to jest początek lat 80. To jest dość istotne, co pan mówi, czyli z pana empirycznych obserwacji wynika, że w sensie relacji państwo-obywatel, obywatel przed sądem, mamy powrót do końca lat PRL-u, do schyłkowej komuny. Z jedną różnicą tylko trzeba dodać, że wtedy żyliśmy w dobrym kierunku, a teraz przeciwnie. Tak, tylko jeżeli się cofamy, to może być coraz gorzej. Mhm. Natomiast dla mnie przerażające jest to, o czym zresztą mówił Bogdan Borusewicz na komisji senackiej praworządności, że ich wielkim zaniedbaniem jest to, że te paragrafy, które były stosowane w PRL-u przeciwko siłom demokratycznym, nie zostały usunięte z kodeksów. I to powoduje, że te same paragrafy są używane teraz, czyli tożsamość zarzutów. Przecież wtedy, jeżeli ktoś był złapany z ulotką, nie był skazywany za myśl, tylko za to, że ta ulotka mogła paść na bruk i zanieczyścić. I w tej chwili też nikomu nie stawia się zarzut co do jego poglądów, tylko znajduje się zastępcze przepisy administracyjne, żeby doprowadzić do tego efektu zmrożenia. Bójmy się, oceńmy, czy warto mieć swój pogląd, czy lepiej schować się w domu, czy lepiej właśnie udawać tego niedźwiedzia, który śpi. Ludzie, nasi widzowie teraz słyszą od miesięcy, w ostatnich dniach też z wielką intensywnością KRS, Sąd Najwyższy, KRS, Sąd Najwyższy. Myślę sobie, że jakbyśmy o tu za szybą nawet zrobili koleżankom i kolegom z całym szacunkiem dla nich, nie każdy musi prawo kończyć, taki test. Co to jest ten KRS, to jeszcze może by wiedzieli, Sąd Najwyższy pewnie w większym stopniu, ale jakbyśmy mieli odpowiedzieć, myślę, przeciętny obywatel, jakby miał odpowiedzieć na pytanie, a co mnie obchodzi jakiś KRS, a tym bardziej Sąd Najwyższy, moja sprawa to w Sądzie Najwyższym pewnie nie wyląduje, KRS to jest jakaś abstrakcja, to jak to wytłumaczyć, że to ma ten KRS i ten Sąd Najwyższy ma jakieś odniesienie do mojego Kowalskiego, Malinowskiej życia. My to tłumaczymy od pół roku, bo mniej więcej to zróbmy to jeszcze raz. Wtedy założyliśmy inicjatywę Wolne Sądy. I codziennie na Facebooku pokazujemy, czym są wolne sądy, co dają w indywidualnych sprawach, że najczęściej człowiek idzie do sądu, jeżeli styka się w sporze z państwem, bo albo państwo nas oskarża, albo chcemy coś od państwa i niezależny sąd ma nas to rozstrzygnąć, kto ma rację. Z jednej strony jest władza, z drugiej strony jest obywatel. I ten obywatel ma szansę wygrać z władzą i bardzo często wygrywa wtedy, jeżeli arbiter nie będzie wyznaczony przez żadną ze stron. Czyli krótko mówiąc, tu mówimy o takiej sytuacji, że wybiegamy na boisko. Bo to jest mecz, to jest zwykły mecz. I doskonale wiemy, że raczej nam odgwiżdżą spalonego, jak będziemy strzelać bramkę, a przeciwnikowi tego spalonego nie zauważą. No mniej więcej, ale to jest właśnie to, co zaczynamy dostrzegać. Proszę zobaczyć, jak działa policja. Proszę zrobić dwa zachowania, że ktoś wejdzie na teren Sejmu, mówiąc, jestem przeciwko władzy i ktoś wejdzie obok, popieram władzę i mogę się założyć o każde pieniądze, że konsekwencje takiego działania będzie zupełnie inna. Ja, bo... A jak ja bym poszedł i powiedział, popieram Jarosława Kaczyńskiego, to oni mogliby jednak uznać, że popieram go ironicznie. No a tak, ale nie wiem, czy by się odważyli, no bo no może tak. Jednak pan nie szydzi. Ja na razie broniłem ludzi, którzy naruszyli mir sejmowy, ponieważ chcieli bronić wolności. Natomiast nie jakoś nie broniłem nikogo, bo nikt nie stanął zarzutami, kto by w jakikolwiek sposób popierał władzę. Inaczej traktuje się uczestników... Może do innych adwokatów wchodzą.
No ale nie słyszałem nie, też żartuję, oczywiście. Medialnych doniesień. Policja ma dwa standardy dla tych, co są z władzą i są przeciw. I teraz... A niech pan powie, jak to było 5, 10, 15 lat temu. Nie było tak nigdy, że tak troszeczkę jak z władzą to było łatwiej? To znaczy, nie wiem, no, pytam. Zawsze jak gdyby władza jest przez policję chroniona i władza broni policji. Natomiast jak gdyby sądy... Nie, mówię o obywatelach, który krzyczał przeciwko władzy. Obywatel krzyczy przeciwko władzy i... No, ja nie przypominam sobie, nie. Żeby w naszej historii wolnej Polski było ponad 1000 postępowań, które mają podłoże polityczne, czyli dotyczą ludzi, którzy wyszli zamanifestować swoje poglądy w sposób pokojowy. A czy z tego wynika, że obecnego czasu już pan nie kwalifikuje jako wolnej Polski? To znaczy ja w sytuacji, kiedy jest różny standard, nie traktuję jako kraju, który w 100% realizuje gwarancje konstytucyjne. Bo oczywiście możemy mówić i to, że rozmawiamy o pewnych trudnych rzeczach, jest tym, że jeszcze dużo rzeczy zostało obronionych, ale tym, że możemy się spodziewać, że zostaniemy różnie potraktowani w zależności od tego, co myślimy, jest tym sygnałem ostrzegawczym, że te wolności są serwowane w sposób różny w zależności od tego, jak ocenia nas władza. Czyli władza może wykorzystać pewne swoje możliwości, żeby traktować nas inaczej, w zależności od tego, jak się do niej odnosimy. Czyli będzie karany ten, który nie lubi władzy, nagradzany ten, który jej sprzyja. A proszę powiedzieć, czy na sali sądowej, jako adwokat, pan dostrzegł, coś się zmieniło? Dostrzegam chyba to, że sędziowie w dużej części zaczynają rozumieć, jaka odpowiedzialność na nich spoczywa. I widzę, że starają się tej sytuacji podobać, bo to jest największy okres próby. I proszę pamiętać, że w stanie wojennym, kiedy... To bardzo dobrze i to, co pan mówi, brzmi bardzo optymistycznie, ale czy to jest tak, że w każdej sytuacji ma pan to poczucie, że oni mają to poczucie i czy ma pan jednocześnie takie, znając częściowo tych ludzi pewnie od lat, że oni wytrzymają z całym szacunkiem, znaczy, bo wyobrażam sobie, że są poddani koszmarnej presji, szczególnie w sytuacji, kiedy w zasadzie jakaś lotna brygada biega po kraju, prezesów się zmienia, więc wiadomo, że to jest presja i ciśnienie straszne. W polski sąd, chociażby dlatego, że profesor Szembosz, do którego mam wielki szacunek, ten sąd wprowadzał z nową twarzą do wolnej Polski. Przecież ten sąd został w twarzach sędziów i Sądu Najwyższego całkowicie zmieniony. I ci ludzie zachowywali się... I teraz zostaną zmienieni. No właśnie. I to jest jak gdyby smutne, że ci, którzy wprowadzili na te stanowiska, niejako ci, którzy walczyli o wolną Polskę, mają odejść. I jeżeli władza da nowe twarze, no to czy będziemy mieli do czynienia z sędziami, czy będziemy mieli do czynienia z osobami, które są tak naprawdę urzędnikami władzy. Znaczy będziemy mieli do czynienia z sędziami w tym sensie, w jakim możemy nazwać sędzią panią Przyłębską? To znaczy, no, pani Przyłębska jest sędzią, bo została na to stanowisko powołane. No, natomiast tyle, że... nie każdy jak gdyby jest osobą, która powinna być na tym poziomie, no bo jak w każdej hierarchii, czy dziennikarskiej, czy aktorskiej, do czegoś się dorasta, tak chyba kariery prawnicze polegają na zdobywaniu pewnych umiejętności i dochodzenia do pewnych stanowisk w zależności od swoich możliwości chyba pracy, się, osiągnięć. Ja... Chyba teraz zaczną się symbolem niektórych z karier prawniczych będzie kangur. No ale musimy... Czyli długie skoki z pustą torbą. Tak, ale właśnie dlatego chyba jako środowisko musimy pamiętać o tym, komu się pewne stanowiska należą i gdzie ta równowaga, czyli że coś wynika z wiedzy, z doświadczenia, z pewnych predyspozycji naturalnych, no zostaje zachwiane. No bo ja przyzwyczaiłem się do tego, że do Trybunału Konstytucyjnego byli powoływani najgodniejsi. Teraz są powoływani najwierniejsi. No i gdzieś jest zasadnicza różnica. Mówi się, że te zmiany, które teraz są dokonywane, że mogą też wpłynąć na sytuację różnych grup prawników, prawniczych, typu na przykład na adwokatów. W jakim sensie?
To może pana dotknąć na przykład. To znaczy, no, tak jak próbuje się przestraszyć osoby, które manifestują przed Sejmem czy przed Pałacem Prezydenckim, tak próbuje się przestraszyć inne grupy zawodowe i część z nas już ma postępowania dyscyplinarne wszczęte przez ministra sprawiedliwości za to, że bronimy zasad, że mówimy to, co myślimy i bronimy tego, czego nas nauczyli nasi mistrzowie i do czego nas zobowiązuje ustawa, czyli występujemy w obronie praw i wolności człowieka, bo przecież to, co my robimy, to nie jest polityka, tylko to jest podstawowy zapis w ustawie o adwokaturze, że adwokat ma walczyć o prawa i wolności. I obowiązkiem każdego prawnika jest reagowanie, kiedy to jest naruszane. Jeżeli w pewnym momencie prawo do sądu niknie, nagle zanika, przestajemy go widzieć, no to przecież obowiązkiem prawnika jest protestowanie. No a to się jak gdyby w konsekwencji wiąże z represją, czyli tak jak próbuje się wpłynąć na media, na inne grupy zawodowe, tak oczywiście się próbuje wpłynąć na prawników. A proszę jeszcze powiedzieć, ostatnie pytanie, do jakiego stopnia, albo do jakiego to pan rozstrzygnie swoje odpowiedzi osobiste. Czy pan ma dzisiaj takie poczucie, może i dobrze, w tym sensie, że czas próby i czas pokazać, że jest się godnym tradycji rodzinnych? Czy to jest jednak poczucie desperacji, rozpaczy, smutku? Boże, nigdy bym nie pomyślał, że wylądujemy wszyscy w tym punkcie. Znaczy, ja bym w życiu nie pomyślał, bo dla mnie zwycięstwo demokratycznego państwa, jak 88, 9, potem konstytucja demokratyczna, no, była czymś wspaniałym, no, i byłem szczęściarzem, tym pokoleniem, no, które korzysta tylko z dobra i liczyłem, że tak będzie dalej. No, ale okazuje się, że nic nie jest dane na zawsze, no i czasem po prostu musi być jakieś wstrząśnięcie. No, życie jest takim shakerem, gdzie trochę się coś musi pomieszać, tylko żeby ta lekcja była jak najbardziej bolesna i absolutnie nie chciałbym, żeby były próby charakterów, a natomiast żeby wyciągnąć z tego, co się dzieje, naukę. I wydaje mi się, że za mało po prostu mówiliśmy o to, jak wielki dar dostaliśmy. To znaczy, że to, co się stało w 88-9 roku, to, że uzyskaliśmy te prawa, nie wzięło się znikąd. Wzięło się, no, z jakiejś wielkiej pracy wspaniałych ludzi i nie można tego po prostu stracić. Wyciągam z tego taki wniosek, dla mnie z kolei osobiście ważny, że tak jak pan powiedział, dostaliśmy pewien dar. W ogromnym stopniu, wspaniały dar, w ogromnym, który zasłużyliśmy, który zawdzięczamy wspaniałym ludziom, którzy o to przez lata, dziesięciolecia walczyli. A być może dzisiaj po prostu my musimy na tamten prezent zapracować. No, tylko to jest właśnie dla mnie fascynujące, bo trochę ten dar zabierają nam ci, którzy go nam wręczyli. I tak się czasem zastanawiam, czy to nie jest jakaś przewrotne ostrzeżenie. Nie jestem przekonany, czy to są dokładnie ci sami. No, parę osób się powtarza i to jest w tym wszystkim najtragiczniejsze, no ale okazuje się, że strażnikiem zasad demokracji nie jest się przez całe życie i trzeba życie uważać, żeby od tych zasad nie odejść po prostu. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Mecenas Jacek Dibuła. Teraz pokaz szczerości, zwykle niszczący konstytucję i łamiący prawo, mówią, że respektują konstytucję i prawo, ale przedstawiciele PiS-u coraz częściej zdobywają się na szczerość i otwarcie przyznają, o co im idzie. Potrafią się nawet przyznać, że jakieś rozwiązanie jest niezgodne z konstytucją. I jeszcze więcej, potrafią przyznać, że mimo iż jest niezgodne z konstytucją, oni rozwiązanie to popierają. Naprawdę, tak szczerej władzy w Polsce chyba jeszcze nie było. Te ustawy właśnie mają zmienić system. System, który był chory, bo sądownictwo w Polsce to było takie państwo w państwie, w którym nie brakowało kontroli. Z powodu umowy politycznej będę głosowała tak jak mój klub, natomiast podzielam w pełni pogląd pana ministra Warchoła i uważam, że zapis tutaj zamieszczony w 86 ustęp 1, paragraf 1, przepraszam, punkt 1 jest wprost jaskrawie sprzeczny z konstytucją w swoim brzmieniu. Dochodzi do sytuacji wyjątkowej. Otóż mamy głos bardzo merytoryczny, jak zawsze zresztą, mogę się nie zgadzać, ale zawsze merytoryczny, pana ministra Warchoła.
Co więcej, dołącza do niego pani poseł Pawłowicz, która mówi, że zagłosuje za przepisem niekonstytucyjnym, ale się nie będzie cieszyć. Zmiany są konieczne i to zmiany głębokie. Zmiany naprawdę bardzo głębokie w wymiarze sprawiedliwości są potrzebne. Łącznie, jeśli już uprzedzam pytanie pana redaktora następne, łącznie z kadrowymi. Oczywiście, nie łącznie, tylko przede wszystkim, tak naprawdę wyłącznie. Oczywiście, choć mamy do czynienia ze zdradą demokracji, złamaniem konstytucji, zniszczeniem fundamentów państwa prawa, zarzut zdrady stawiany jest dziś w Polsce tym, którzy demokracji i konstytucji bronią. Ten zarzut najpierw stawiają politycy PiS, po nich ich ideowe dzieci i ci, którym ta melodia bardzo wpada w ucho. Oni sprzedają nas za poklepywanie po plecach, za to, żeby się dobrze poczuć. W Brukseli, nie w Warszawie, w Brukseli. Proszę Państwa, mam tu jeszcze portrety dwóch zdrajców. Nie tak, że brakło dla nich szubienicy. Proszę Państwa, nawet gdy Szyszko wytnie wszystkie drzewa w Polsce, szubienic dla zdrajców nie braknie. I mój gość, pani Róża Thun, eurodeputowana Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Żywa. Na żywo. Żywa. Przejęła się pani tą szubienicą? Serio, tak? No to jest coś bardzo niepokojącego, że takie rzeczy w Polsce się dzieją. Więc oczywiście się przejmuję, bo jak do tego dochodzi, że jakieś bandziory sobie stawiają takie symbole na jednym z głównych placów, jednych z największych miast w Polsce, i policja dookoła grzecznie robi zdjęcia. No, szczególnie po tym, jak widziałam, jak się policja... Pani bardziej się przejmuje bandziorami, czy brakiem reakcji policji? Brakiem reakcji policji. Dlatego, że bandziory są wszędzie. Jak się chuliganie się wszędzie zachowują. Ja jestem dosyć aktywna na Facebooku i Twitterze, więc od razu to do mnie spłynęło. Pierwsza reakcja była jaka? Taka pierwsza. Bo ja wiem, no hejt się wzmaga, po prostu coraz bardziej niebezpiecznie się robi. No miałam takie poczucie, że rzeczywiście jakaś granica została przekroczona. Coś się dzieje naprawdę bardzo niebezpiecznego. I myślałam, że natychmiast będzie bardzo, bardzo mocna reakcja, bo ja widzę tę policję w akcji, jak ludzie domagają się wolnej Polski, wolnych wyborów, wolnych sądów, prawda, idą z białymi różami, to policja super natychmiast rzuca się na nich, robi im procesy. Przecież ile tych osób ma dzisiaj procesy? 800 tysięcy? Bardzo dużo. A tutaj dzieją się takie, no symbole, które naprawdę, to takie tabu zostało przekroczone. Takich rzeczy po prostu się nie widuje w dzisiejszym świecie cywilizowanym. Pani czasem, choćby wczoraj, podróżuje po Polsce samochodem, pociągiem? Różnie, i tak. Akurat wczoraj jeździłam i pociągiem, i samochodem. Czy ma pani jakiekolwiek reakcje ludzi zwykłych związane z panią, z pani działalnością publiczną? Na żywo 99,99 szalenie sympatyczne, muszę przyznać. Ja wczoraj nawet w Katowicach byłam, dlatego że tam katowiczanie zorganizowali takie wydarzenie, które się nazywało Katowice Otwarte, dokładnie na tym placu, gdzie stały te ohydne szubienice. To było tak coś, protest przeciwko faszyzmowi, ale równocześnie smutek i niepokój tych ludzi. Ja miałam wrażenie, że niektórym już się płakać chce w ogóle, że coś takiego w Polsce jest możliwe. I to bardzo dużo ludzi mi mówi, że dziękują, że się temu przeciwstawiam w sposób bardzo wyraźny. I no, łączy nas taki wspólny niepokój o to, co w Polsce dzieje. I to rzeczywiście jest bardzo martwiące i niepokojące. A pani mąż jest z pochodzenia? Z urodzenia? No to trudno powiedzieć. To jest taka stara austriacka rodzina. Czyli w Polsce robi za Niemca pewnie? W Polsce robi za Niemca i on ma też paszport niemiecki. Jego on się urodził w Passau już. A spotykają w jakieś nieprzyjemności? Osobiście chyba nie, ale... Pytam, bo właśnie przeczytałem w dzienniku Polska The Times dzisiaj, że właśnie ludzie, młodzi ludzie zostali pobici, bo mówili po niemiecku. Czyli jakby... To nie jest zabawa. To nie jest zabawa w transparenty, w marsze, tylko to potem przechodzi, że tak powiem, w real.
no, na początku było słowo i my ten tekst słyszymy. Wszystko zaczyna się od słowa, prawda? I jak mi pisze jedna bardzo szanowana historyczka, do mnie pisze, że Noc Kryształowa też zaczęła się od wieszania portretów i mnóstwo ludzi, szczególnie starszych, pisze z ogromnym niepokojem z Polski. I mnóstwo ludzi z ogromnym niepokojem pisze, że im to przypomina najgorsze rzeczy. A mój mąż, który zna dobrze historię Europy, po prostu dostaje gęsiej skórki, jak słucha niektórych wystąpień, jak widzi to zachowanie, jak widzi marsz 11 listopada i tak dalej. To jest jednak bardzo niepokojące. A poza tym, jak widzi, że przez to, że ja przyjęłam jego nazwisko, co mnie spotyka, to oczywiście, że dla takiego męża, który zdecydował się mieszkać w Polsce, bo pokochał ten kraj i to dla niego taka, no dla nas wszystkich była taka wielka nadzieja, prawda, że Polska z tych ciemnych lat dyktatury komunistycznej wchodzi w lata wspólnoty europejskiej, solidnej demokracji, wolnego rynku i nagle to się wszystko zawala i wraca język okropny nienawiści. Narodowcy wychodzą na ulicę, tych, którzy przeciwko nim protestują, znosi się zjezdni, a chroni narodowców, prawda? No, to jednak jest coś strasznie niepokojącego. A koleżanki i koledzy w Europarlamencie jakoś zareagowali? Reagują? No ciągle reagują. To co jest, mówią? No, co się tam u was dzieje? Mnie interesuje to, mnie tam to, co mówią, wie pani, w czasie posiedzeń, to czasem słyszymy. A tak właśnie w kuluarach, ostatnia sesja, na herbacie, na kawie. Ostatnia sesja w ogóle zaczęła się od tego, że wstawały nasze koleżanki i mówiły, że to jest niemożliwe, że żądają reakcji, że co to wszystko znaczy. Dostaliśmy taki list od służby takiej, która się zajmuje bezpieczeństwem posłów, czy na pewno jesteśmy bezpieczni, czy nie potrzeba nam jakiejś dodatkowej ochrony. A na korytarzu nie da się przejść dzisiaj przez korytarz w Parlamencie Europejskim, jak się jest posłem z Polski, żeby nie zaczepiło człowieka kilka osób i mówiło, jak to jest możliwe, co się u was dzieje. Ale jakaś granica została... Tych spisu nie pytają. Ja nie widzę tych spisów specjalnie. Nie? Oni są tak mało aktywni w parlamencie, że nie wiem, czy ich ktoś o coś pyta, bo ciężko ich spotkać. Na komisjach nie widać. Nie? Przy tworzeniu prawa nie są obecni. Przynajmniej ja nie widzę. Więc może... Przychodzą na salę plenarną po to, żeby trochę się poawanturować. A wypłatę dostajecie, rozumiem, przelewami na konto. Tak jest. No jakby była kasa, tak. Może łatwiej byłoby spotkać. Ale to, co mnie niezwykle niepokoi, to że ludzie podchodzą i mówią, pewna granica została przekroczona. To jest taka bariera, została przełamana. Co się takiego dzieje, prawda? I czekają na reakcję rządu. Ja mówię, no ale nie tylko tacy Polacy są, pamiętajcie, no przecież zobaczcie, że jednak walczymy o demokrację i będziemy mieć tą demokrację znowu. Czekają, ale często mam wrażenie, że ta wielka nadzieja, którą myśmy byli dla nas samych, prawda, ale tak samo dla innych Europejczyków, że ta wielka nadzieja została no właśnie i przez ten rząd, i przez tych nacjonalistów, którzy teraz się nagle skądś wyłażą z wszystkich dziur, że ona została, ta nadzieja, zniszczona i nam już będzie bardzo trudno ją odbudować. Wydaje mi się, pani to absolutnie zrozumiałe. Jak miałem zawsze wielką sympatię dla Węgrów, bo to był pierwszy kraj za granicą, gdzie byliśmy z rodzicami. No i dwa platanki. I tak, i tradycja cała, i król ten sam przez jakiś czas. I już w tej epoce orbanowskiej, zawsze jak przyjeżdżałem koło ambasady węgierskiej, to myślę sobie, dlaczego tu wisi ta europejska flaga? Wy nie chcecie Europy, wy robicie coś na kontrze do tego. I teraz musimy sobie wyobrazić, że do nas jest taki stosunek. Dokładnie tak. I ja oczywiście bardzo walczę z tym, żeby nie utożsamiać PiSu z całą Polską, prawda? To, co robi rząd, to nie jest jeszcze cała Polska. Ale wyście go sobie jednak wybrali, ten rząd. Wszyscy widzą też te sondaże, wysokie poparcie dla PiSu. No, jak Polacy tak chcą, to co my się tam będziemy wtrącać? A niestety... partia już panią ukarała? Była rozmowa dyscyplinująca? Serio pytam? No nie było. A jak w partii komentowane jest to, że partia dawała do zrozumienia, że zrobiliście coś złego? Ja słyszałam taki głos jednego czy drugiego kolegi partyjnego, ale... No nie słyszałam jakiejś takiej decyzji partyjnej, że będzie rozmowa się toczyła. Partia chyba usłyszała głos, że tak powiem, tej strony, która nie widziała wielkiego problemu w tym, że się wstrzymaliście, że byliście za rezolucją, ale swoją drogą, a jak państwo rozmawiali z koleżankami i kolegami, którzy się wstrzymali, koleżankami i kolegami z Platformy, to były gorące rozmowy, spokojne? W ogóle to mieliśmy bardzo dobrą rozmowę o tym, jak trzeba reagować na to, co się dzieje. Jak oni was przekonywali? Czy to było na zasadzie, słuchajcie, wstrzymujemy się,
bo uważamy, że powinniśmy się wstrzymać, to jest nasze głębokie przekonanie, czy wstrzymujemy się, bo jak będziemy za, to Kaczyński nam skoczy do gardy. W jakiej typ motywacji dominował? Strasznie niedyskretne pytanie pan zadaje. Dlatego nie pytam o nazwiska, żeby nie przejść poza granicę absolutnej niedyskrecji. Ale trudno mi to jest nawet powiedzieć. Bo, czyli to drugie. Nie, to tam Kaczyński tak specjalnie w naszych rozmowach może nie pada, ale no jest coś takiego, że są takie decyzje, które jest bardzo trudno w Polsce wytłumaczyć. Prawda? I wiele osób nie rozumie, o co chodzi z tym słynnym artykułem 7. Potem się wszafuje. To niech pani powie, o co chodzi. No, artykuł 7 to... No jest sytuacja taka, że na razie sprawą praworządności w Polsce zajmuje się Komisja Europejska. Rząd Komisji Europejskiej ani na listy nie odpowiada. Przedstawiciele partii rządzącej typu profesor Legutko w Parlamencie Europejskim dosłownie ubliżają Komisji Europejskiej i Timmermansowi. No, żaden dialog się nie toczy, żeby wyjść z tej sytuacji łamania niezależności sądów, ale nawet przy Puszczy Białowieskiej, prawda? No, przy wszystkim, co się w Polsce dzieje, to zniszczenie demokracji. W związku z tym, jak nie ma rozmowy z Komisją Europejską, to na artykuł 7 przenosi tą samą rozmowę do Rady Europejskiej. Rada Europejska to jest to miejsce, gdzie spotykają się albo szefowie państw i rządów, on przenosi zasadniczo do Rady, czyli do tam, gdzie spotykają ministrowie. Nie chcecie rozmawiać z Komisją, może się uda załatwić sprawę na poziomie ministrów. I Parlament Europejski zaproponował, żeby przenieść tą rozmowę między rządem polskim do Rady, czyli z przedstawicielami rządów innych państw i żeby dalej ta rozmowa się toczyła. No i teraz rząd polski mówi sankcje i tego nie mogę pojąć, czemu mówi o sankcjach. A zwykły Polak, ja też pytamy, możliwe są czy niemożliwe? Znaczy, czy to będą sankcje w postaci tu przegramy, tam przegramy, a na końcu przyjdzie do podziału pieniędzy? Ale to nie są sankcje, bo jeżeli by mówić o sankcjach, to my sankcje rozumiemy. I tutaj jest problem właśnie dla takiej dużej partii opozycyjnej, jak Platforma Obywatelska, jak to zakomunikować? Ponieważ PiS ciągle mówi, że my jakieś straszliwe, krzywdzące decyzje dla Polski. Wydaje mi się, to jest bardzo proste. No właśnie, więc tutaj ja mam wrażenie, że nasze nieporozumienie... To wy jesteście zdrajcami, to wy przesuwacie Polskę na wschód, to wy próbujecie zaprzepaścić największe zdobycze demokratycznej Polski i to wy jesteście zdrajcami. Ale jeżeli stracimy coś w Unii Europejskiej, ja też nie lubię, jak się wyłącznie mówi o tej kasie, bo jasne, że bardzo przyjemnie jest dostawać pieniądze, ale my nie szliśmy tylko po kasę do Unii Europejskiej. My chcieliśmy być i chcemy dalej być w tej rodzinie państw, gdzie demokracja działa dobrze, wolny rynek działa dobrze, prawa człowieka są respektowane i tak dalej. I to jest najważniejsze. I dla mnie to jest tak zobowiązujące, że razem z tymi ludźmi, z którymi się spotykam na ulicach, głosuję za tym, żeby praworządność w Polsce była przestrzegana. I o tym jest ta rezolucja naprawdę. A teraz, że nam ciachną kasy, no to się weźmie stąd, że ten rząd notorycznie łamie prawo. A jak jest o tym debata, to wstają przedstawiciele PiS-u w Parlamencie Europejskim i niemalże trzaskając drzwiami opuszczają salę, co jest wyraźnym symbolem tego. I my teraz robimy ten budżet na 2020-2027, prawda? Budżet europejski jest robiony na 7 lat. I bardzo dużo głosów słychać. Naprawdę na posiedzeniach komisji słyszę to, jak wstają posłowie z różnych krajów i żądają tego, żeby budżet uzależnić od przestrzegania prawa. Czyli decyzja w sprawie budżetu nie zapadnie przed wyborami parlamentarnymi w Polsce. Dość istotne. Czyli PiS będzie mógł sprzedawać z każdą ściemę, tak? Nie, no to znaczy decyzja o tym, jaki ten budżet będzie wysoki, może zapaść przed. Tak, bo już się zaczęły te prace i to, że on może być uzależniony od przestrzegania prawa, no taka jest wola. Najwyraźniej taka jest wola i taka jest atmosfera. Tylko w Polsce czy na Węgrzech też? W ogóle od przestrzegania prawa w całej Unii Europejskiej, więc ten, kto nie będzie przestrzegał prawa, możliwe, że nie będzie mógł korzystać z pieniędzy europejskich. Nie wiem w jakim stopniu, albo w ogóle, albo mniej, albo nie wiem, ale jeżeli jakiekolwiek odczujemy utrudnienia, a na pewno odczujemy z funkcjonowania w Unii Europejskiej, to dlatego, że PiS nie tylko łamie prawo, ale zachowuje się super arogancko i nie chce podejmować rozmowy. Nie przestrzega przecież decyzji Sądu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Pierwszy raz w historii istnienia tej instytucji jakiś rząd powiedział, wy mówicie, żeby nie wycinać drzew, a my sobie będziemy dalej wycinali 100 tysięcy euro dziennie. To jest po prostu makabryczne. I te sankcje nie będą pochodziły stąd, że Parlament Europejski i nasza szóstka nawołuje do tego, do czego mamy obowiązek nawoływać, to znaczy w całej Unii Europejskiej przestrzegamy prawa, w Polsce też, tylko stąd, że będziemy mieć coraz więcej spraw w Sądzie Europejskim, bo łamiemy prawo, bo rząd PiS-u łamie prawo. Myślę, że sobie jestem w stanie wyobrazić dużo gorzej, bo za chwilę jeszcze będzie dużo gorzej, ponieważ za chwilę całkiem wiele osób wychodząc z sądu będzie miało głębokie przekonanie, że przegrali sprawę albo nie wygrali sprawy, dlatego że sądy zostały przekręcone
w sprawach, które mają albo zabarwienie polityczne, albo te osoby mają zabarwienie polityczne, to domniemanie nie będzie musiało być abstrakcyjne. I wtedy... To będzie bardzo realne, a w dodatku ciągle słychać taki głos, my mamy jeden system sądowniczy na całą Unię Europejską, my rozstrzygamy wspólne prawa i jeżeli w jednym kraju te sądy stają się partyjno-polityczne, to jak my mamy wspólnie funkcjonować? Prawda? To jest ogromny problem dla współpracy Polski z innymi krajami europejskimi. To dzisiaj skończymy. Puentą będzie znak zapytania. To jak my mamy współpracować? Róża Thun, bardzo pani dziękuję. Ja wolałam coś bardziej optymistycznego. To niech pani powie jedno zdanie bardziej optymistyczne. Ale niestety bardzo ciemno to widzę. No to jednak będzie ten znak zapytania póki co. Dziękuję bardzo. Teoretycznie, ale właściwie czysto teoretycznie, możliwe są jeszcze prezydenckie weta do łamiących prawo ustaw, które za chwilę będą uchwalone. Ale naprawdę czysto teoretycznie wygląda bowiem na to, że Andrzej Duda skapitulował ostatecznie, a przejęciu sądów towarzyszy w praktyce abdykacja prezydenta. Prezydent Rzeczpospolitej wywiesił białą flagę. Tak naprawdę pokazał, że nie chodziło o dobro wymiaru sprawiedliwości, nie chodzi o żadne reformy. Tu chodzi wyłącznie o podział łupów. Niestety pan prezydent stracił szansę na prawdziwą reformę sądownictwa. Muszę powiedzieć, że PiS tutaj robi pana prezydenta, kolokwialnie mówiąc, w konia. Minister Ziobro pokazuje prezydentowi, gdzie jest jego miejsce. To, co zostało przedstawione i w poprawkach, i w państwa projekcie, to jest kapitulacja ze strony prezydenta. I mój kolejny gość, dr Paweł Kowal, Polska Akademia Nauk. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od tego, to nie jest najważniejszy z aspektów tej sprawy, ale co się stało, bo pierwsza reakcja ludzi z otoczenia prezydenta była taka, że pachniało wetem, a może dwoma, a potem nie, wszystko jest okej. Okay. Rozumie pan to? A może pan coś wie? Nie. Myślę, że toczą się jakieś rozmowy w kuluarach. To jest to, co mogę powiedzieć, to, co widać z zewnątrz, to, co można pokazać, czyli prezydent dając weta w lipcu, a szczególnie później, nie pokazał, gdzie jest ta czerwona linia tak naprawdę. Bo ta czerwona linia w tym ujęciu prezydenta dotyczy jakiegoś elementu relacji politycznych między nim a obozem partyjno-rządowym, natomiast nie dotyczy zasad. Gdyby dotyczyła jakiejś zasady... Mówił, że żeby jedna partia nie wybierała... To było bardzo niejasne. Można to bardzo różnie interpretować i w tej chwili chyba... I teoretycznie można powiedzieć, że w pierwszym roku to może nawet nie wybiera, w drugim wybiera. I w tej chwili to się dzieje. Każdy może powiedzieć swoją wersję, powiedzieć, że te umowy zostały dotrzymane lub niedotrzymane. One nie miały właśnie tej wyraźnej granicy. No i drugie, chyba też toczyły się na tyle kuluarowo i w na tyle jakby zawikłany sposób, że trudno chyba powiedzieć też panu prezydentowi dzisiaj, który moment był takim punktem odniesienia, że od tego momentu, że to ustalenie jest jakby nienaruszalne. No tak, ale przecież prezydent może powiedzieć, no teraz wyznaczyć tę linię, prawda? No jest praca może, być może zresztą to zrobi. Ja nie wykluczam. Jednak? Nie wykluczam, że to zrobi, dlatego że tam się toczy jednak jakieś poważna gra w zapleczu. Prezydent gra jakby na dwóch płaszczyznach. Jedna płaszczyzna to są jego własne kompetencje. Mam wrażenie, że w pewnym momencie otoczenie polityczne pana prezydenta podpowiedziało prezydentowi, że powstaje problem już taki konstytucyjny wykonywania urzędu, czyli że jego kompetencje są drogą faktów dokonanych ograniczane. Prezydent w tej sprawie bardzo zdecydowanie, widać, zabierał głos. Druga sprawa to są zasady, ale myślę, że powoli do obozu władzy, do tego szeroko rozumianego obozu władzy, w którym jest też prezydent, dociera po prostu jeden podstawowy fakt, że powstaje problem wizerunku Polski jako kwestia bezpieczeństwa państwa, czyli że wielu sojuszników, i ja tego doświadczam, podróżując na przykład po świecie czy na różnych konferencjach, nawet ludzi naprawdę życzliwych władzy w Polsce, mówi jednak w sprawie sądu widzicie za daleko. To są szczególnie środowiska anglosaskie, Brytyjczycy, no to Amerykanie. Mówią, bo na przykład posłanka Róża Thun mówi, że ona naprawdę się boi, co z Polską w Europie będzie, bo patrzą na nas już krzywo i można podkreślać tysiąc razy, że to władza, to społeczeństwo. Ja bym powiedział, że są dwa podejścia. Jedno podejście brukselskie, ono się charakteryzuje taką nadmierną wrażliwością, której na przykład anglosasi nie podzierają, ale jest też podejście amerykańskie. No, pan zna politykę amerykańską. To zależy, którzy anglosasi, tak, nie? Bo oni... Tak, ale generalnie tam jest taka kultura, że sprawa Sądu Najwyższego, niezależność trójpodziału władz jest podstawowa i zrozumiała. I na przykład kwestia Trybunału Konstytucyjnego, można było ją na przykład w Ameryce naświetlać tak czy inaczej, pokazywać różne racje. O tyle
kwestie samego rozdziału sądu od władzy wykonawczej, jak pan wie, tam są bardzo klarowne. I to nawet nie w tym zakresie, że... No wszyscy widzieliśmy, tak. Prawda? Prezydent, nie oceniamy, czy to było dobre rozwiązanie, czy złe, ustawę imigracyjną, sędzia chyba z sesji, mówi nie, stop. I koniec dyskusji. Prezydent swoje nerwy wyładowuje na Twitterze, natomiast jednak przyjmuje do wiadomości stanowisko sądu. Czy myśli pan, bo chyba jednak mamy do czynienia, tak to wygląda, z uległością prezydenta Dudy wobec prezesa Kaczyńskiego, czy to wynika według pana, spekulacje jasne, ale z powodów charakterologicznych, czy obaw, nie wiem, nie poprą mnie na drugą kadencję? No wszystko pewnie razem, jednak prezes Kaczyński jest osobą... Jest takie słowo w politologii niedodefiniowane, ale myślę, że wszyscy to rozumieją, bardzo charyzmatyczną, szczególnie dla własnego obozu politycznego, to w oczywisty sposób. Myślę, że takie rozmowy nie są łatwe dla prezydenta, też od strony psychologicznej całkiem. Nie mówię tutaj ani niczego przeciwko komuś, no po prostu on rozmawia z jedynym i wyłącznym liderem tego obozu dobrej zmiany. A jest jedynym, który może powiedzieć 8 milionów głosów, szanowny panie prezesie. Tak, ale wie pan, tego rodzaju negocjacje nie są niestety takie proste, prawda? Tym bardziej, że druga strona może powiedzieć, gdyby padł taki argument, szanowny panie, gdyby nie ja, to by nie było ani jednego z tych 8 milionów. No i tak dalej, i tak dalej, to bez końca, czyli to jednak nie jest takie proste, a poza tym jest w tle kwestia, kto będzie kandydatem na prezydenta w następnym rozdaniu. Myślę, że to jest całkiem polityczna, zrozumiała kwestia. Że będzie ten sam kandydat? Myślę, że prezydent nie ma już zaufania kierownictwa partii i że zdecydują, jak zwykle, w ogóle często w polityce i jak zwykle w PiS-ie w ostatniej chwili, czyli będzie brane pod uwagę wyniki wyborów, będą brane pod uwagę aktualne notowania wtedy. To pan trochę przekreśla tutaj mit genialnego prezesa, który o wszystkim wie 17 ruchów wcześniej, bo w ostatniej chwili, czyli nie ma jakiegoś masterplanu, tylko ja myślę, że nie ma są też emocje, są też instynkty. Nie ma mitu. To, co wynika z drogi politycznej prezesa PiS, to wynika jakby dość bardzo sprawne podejście na poziomie taktycznym i rozmaicie na poziomie strategicznym. Ja myślę, że w przypadku prezesa mamy do czynienia z taką ogólną wizją. To jest tak z boku patrząc jasne, że trzeba wszystko zmienić. Na poziomie strategicznym nie jestem pewien, czy mamy do czynienia z takim geniuszem. Myślę, że na poziomie taktycznym mamy do czynienia z bardzo dobrym wyczuciem trendu, które kilkakrotnie w historii pomogło, ale jednak nie zawsze. Będzie premierem, jak pan myśli? Prezes? No ja stoję przy swoim, że musi być, bo Piłsudski był dwa razy, ponieważ ja historycznie interpretuję też trochę politykę w Polsce i jestem pewien, że sanacja jest takim punktem odniesienia właściwie dla wszystkich ekip politycznych. Czyli to już za chwilę powinno się zdarzyć? Za chwilę albo później, ale będzie, dlatego że jest ta... Zresztą wie pan, z punktu widzenia zarządzania państwem, skrócenie tego łańcucha decyzyjnego nie byłoby złe, tak mówiąc między nami. Nie trzeba by stać w korkę. Możemy sobie trochę... Między Nowogrodzką a... wie pan, Sejmem i kancelarią. To jest tak, że gdyby to wszystko trwało długo, to na Nowogrodzkiej wytworzyłby się duży urząd partyjny, który by, nie wiem, dawał, gdzie byliby zdublowani odpowiednicy wiceministrów i tak dalej. Kiedyś tak było na Nowym Świecie, nie był taki urząd. Tam no tak, giełda teraz jest. No to jest jeden z modeli zarządzania, prawda? Kiedy partia zarządza państwem. Bez emocji może to przeanalizujmy, pozwólmy sobie na taki luksus. To musiałoby się tak wytworzyć, to jest za krótko, nie wytworzyło się. I faktycznie to, co słychać, jest taki problem, że oczywiście najważniejsze osoby w rządzie mają dostęp do prezesa i mogą pójść po tę decyzję. Natomiast osoby na przykład na poziomie wiceministrów jeżdżą do referentów na Nowogrodzkiej, dlatego że mają poczucie, że ten ośrodek partyjny jest silniejszy, chcą być efektywni, bo to jest naturalne, że ktoś tam jest wiceministrem, chce być efektywny, chce te decyzje jakieś tam podejmować lub przynajmniej je przygotowywać, a nie wie, które i jak ma podjąć decyzje, bo nie jest ani określone. Bo gdyby to trwało znowu latami, to byłoby określone, jakie decyzje podejmie wiceminister, jakie decyzje są zarezerwowane dla ciał partyjnych. Tutaj to się nie wytworzyło niestety, czyli ta nomenklatura partyjna nie wytworzyła się w pełni. Może dobrze. Beata Szydło już się żegna ze stanowiskiem, tak? Nie, panie redaktorze, nikt nie wie do końca. Zresztą szczerze mówiąc myślałem, że pan już o to mnie nie będzie pytał, bo tyle miesięcy rozmawiania o rekonstrukcji rządu. No nie wiem, co z tego. No, tylko wie pan, to codziennie można co innego powiedzieć. Właściwie ja mogę panu powiedzieć, co chcę. No bo w tej sprawie jest... Takie mamy zasady. W tej sprawie jest przecież kompletny kalejdoskop. Dobra, to tu stawiamy kropkę. Proszę powiedzieć, czy obywatela Kowala
Bardziej niepokoi sprawa sądów czy sprawa ordynacji? Albo co, co uznaje za istotne? No jeszcze lepiej znam na sprawie ordynacji. To co wynika? Bo tutaj słyszymy tu jakieś krzyżyki. Pamięta pan, byłem w awangardzie w 2014 roku krytyki wyborów samorządowych, bo uważam, że tam już były pewne problemy z technologią głosowania. I robiłem to w dobrej woli, dlatego że czerpałem z doświadczeń kierowania misjami obserwacyjnymi na wybory lub uczestniczenia w takich misjach w kilku krajach na świecie. Myślę, że dość dużego doświadczenia w tej dziedzinie. No więc dzisiaj myślę, że jest sytuacja znacznie poważniejsza. Czyli? Dlatego, że jeżeli w jednym momencie zmienia pan instytucję, która nadzoruje przebieg wyborów, czyli PKW, zmienia pan instytucję, która w jej imieniu, czyli w imieniu PKW, już tym tak dosłownie nawiguje, czyli Krajowe Biuro Wyborcze. Zmienia pan ordynację, wprowadza pan mnóstwo ludzi nieprzygotowanych, siłą rzeczy niekompetentnych, czyli tych ponad 300 komisarzy. I do tego, będą wyznaczali do tego jeszcze dokonuje zmiany w sądach, a sądy mają tutaj te kompetencje, żeby ostatecznie zatwierdzać wynik wyborów, szczególnie w razie sporów, no to powstaje... Nie możemy dzisiaj powiedzieć, czy ktoś sfałszuje, czy nie sfałszuje. W ogóle nie lubię takich dyskusji o wyborach. Możemy po prostu, tak jak ja oceniałem w 2014 roku bardzo surowo, możemy powiedzieć, czy ten mechanizm daje gwarancję na przykład komuś z zewnątrz, nie, tylko komuś, kto nie ufa. Tylko panie doktorze, z tym szacunkiem wydaje mi się, że te sytuacje są kompletnie nieporównywalne. Ponieważ przez to, jak ludzie byli informowani, przez to, jak wyglądała ta książeczka, mogło dojść do rzeczywiście... No, jak było liczone, tam było więcej tych... Jasne, tylko tam. Tu mamy według mnie do czynienia z czymś systemowym i strukturalnym. Pan to właśnie opisał w punktach. Tak, ale wie pan... Czyli próba, czy to nazwiemy teraz następne pytanie, otwarte, uprawdopodobnieniem naszego zwycięstwa i porażki konkurencji, czy próbą przesterowania wyników, czy też stworzenia bezpiecznika pod tytułem, a jak się wynik nam nie będzie podobał, to po prostu będzie inny. Wie pan co, system wyborczy, to co łączy te sytuacje, bo one są faktycznie, że ja podkreśliłem, że ta jest inna. Natomiast system wyborczy musi się opierać na tym, że są jakieś punkty, gdzie mamy zaufanie, gdzie możemy sprawdzić. I to, co było w 2014 roku niepokojące, wracam do tego po to, żeby pokazać, że to jest nasza wada też trochę systemowa w Polsce, że my nie traktujemy tych wyborów tak do końca poważnie. To było to oświadczenie prezesów sądów, w tym pani prezes Gersdorf, dzień po tym, ona nie miała w tej sprawie żadnych kompetencji formalnych ani faktycznych, że wybory poszły super. Po prostu był duży błąd polityczny. Ale oczywiście dzisiaj sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana, tylko że znowu mamy tę podstawową kwestię. Na jakiej podstawie na przykład pan nie ufa super Prawu i Sprawiedliwości, prawda? O ile się zorientowało. Ufam bardzo, ale nie super. Tak. Pan by chciał mieć jakiś punkt w tym systemie taki, że pan może w każdym razie uwiarygodnić wynik wyborów. Znaczy chciałbym wiedzieć, że prawda? Wygrali to wygrali, a jak przegrali to przegrali, koniec. I w pewnym momencie dochodzimy do momentu, kiedy pan nie ma w tym systemie tego elementu zaufania, który w pana przekonaniu jest całkowicie niepartyjny. I to jest problem. Potem są problemy techniczne, na które kładzie nacisk pan Hermeliński. Jego głos powinien być dużo poważniej traktowany. Jednak pan Hermeliński to jest człowiek blisko współpracujący przez lata, także w tych sprawach powiedzmy polityczno-prawnych. Znaczy w normalnym państwu wiem, wyświechtane sformułowanie, ale w normalnym państwie, jeśli ktoś taki jak pan Hermeliński mówi, możemy nie zdążyć, albo jak nawet zdążymy, to wywoła to chaos, to się mówi, sorry, wycofujemy się. Wie pan, bo my sobie nie możemy pozwolić. Dlatego, że on jest profesjonalnie przygotowany jako szef PKW. Dlatego, że on jednak tę PKW przereformował trochę po tych błędach 2014 roku. Tym bardziej, że widzieliśmy, że my z głupim systemem informatycznym to już nas przerosło. On to, ogarnął. Operacja o niego większa. On to ogarnął. On do tego jest dobrym, doświadczonym w różnych miejscach prawnikiem i wreszcie przez lata był człowiekiem zaufania ludzi dzisiejszego obozu władzy. Przecież to był człowiek związany z PC. Jako prawnik oczywiście, nie jako polityk, ale to na tej zasadzie do niego było większe zaufanie, na przykład w czasach, kiedy w 2006 roku znalazł się w Radzie Nadzorczej, ile pamiętam, Telewizji Polskiej. Czyli to jest człowiek, który ma wszystkie kryteria, żeby go wziąć w 100% na poważnie. Ja uważam, że on powinien być wzięty na poważnie. Że jeżeli ktoś poważnie myśli w Polsce o wyborach i chce, żeby w Polsce zachować republikę w normalnym stanie... Dobre zastrzeżenie pan zrobił. No, wie pan, podstawową sprawą jest dzisiaj, żeby w Polsce, mimo tego, że mamy pewien okres przejściowy, nie róbmy sobie tutaj żadnych złudzeń... Przejściowy z do...
no z III Rzeczpospolitej do czegoś, czego jeszcze nie wiemy, czym ona będzie. Niech pan to opisze, no śmiało. Ale to nie da się w minutę. Wie pan, nie doceniamy w Polsce wpływu świata zewnętrznego. Bardzo dużo zależy od tego, co się wydarzy w Stanach. Bardzo dużo zależy od tego, co się wydarzy w Unii Europejskiej. My Czyli lubimy... chce pan powiedzieć, że gdyby był na przykład proces impeachment Trumpa, to to na przykład miałoby jakiś Nie, wpływ? Sam impeachment tutaj nie będzie miał wpływu, tylko to, co przyjdzie później, jeżeli będzie impeachment, albo jeżeli nie będzie impeachmentu, na przykład czy Donald Trump wygra kolejne wybory. Jeżeli czy w nich będzie startował. Czy w nich będzie startował, czy wystawi panią Trump na przykład, panią Trumpównę, to są... My nie doceniamy tego wpływu świata zewnętrznego. Proszę zwrócić uwagę, że cała III Rzeczpospolita była jednak ufundowana od samego początku na politycznych gwarancjach Zachodu w zamian za to, że polskie elity gwarantowały wykonywanie pewnych standardów. Czyli deal został złamany. Co z tego wynika? Deal został złamany w pewnym sensie po dwóch stronach. On w pewnym sensie jest nieaktualny, dlatego że Zachód jest dzisiaj inny. I na tym też trochę polega problem. I co z tego dla Polski wynika? Dla Polski wynika, że ta sama choroba, dzisiaj chyba przejrzałem, czekając Newsweek, o tej chorobie mówi Davis. Więc ta sama choroba, tak, wirus, ten sam wirus, prawda, który trafia na różnych osobników, w jednym przypadku zabija, nie, prawda, są różne skutki. Dlaczego są różne skutki? My to możemy zdefiniować. To chodzi o dwie rzeczy w polskim przypadku. Siłę instytucji. Instytucje okazały się słabe. I nawet zwolennicy III Rzeczpospolitej powinni powiedzieć, no one nie przeszły stres testu. Siłę obyczaju i siłę poczucia i drugie to jest właśnie ta kwestia obyczaj, kultura, ale polityczna, nie osobista, bo my się strasznie podniecamy tym, że jedna pani posłanka czy druga tam wcina sałatkę z worka. To w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o kulturę polityczną, czyli o relacje do instytucji. I też kiepsko. I tu jest kiepsko. Tu jest naprawdę kiepsko. To niech pan powie... Pan jako konserwator. I dlatego ja się boję, że ten wirus, który powiedzmy troszeczkę dziabnie tam powiedzmy Wielką Brytanię czy Stany Zjednoczone, u nas może przynieść dużo głębsze skutki. A u nas jest to kwestia bezpieczeństwa. Konstrukcji budynku, czy tak. Małe trzęsienie ziemi może spowodować małe wahnięcie, albo że spadnie żyrandol, albo się tak rozwali cały budynek. Pan jest konserwatystą, prawda? No, tak mi się wydaje. To z czym pan ma największy problem? Spośród tego wszystkiego, co się dzieje. Wie pan co, z instytucjami mam największy problem, ale drugi problem mam z integralnością. To znaczy, ja oprócz tego, że jestem konserwatystą, to moje osobiste doświadczenie jest takie, że lubię ludzi integralnych. Czyli na przykład, jeśli ktoś mówi, tak mi to pomóż Bóg, przysiędzę, to chciałbym, żeby tej przysięgi dotrzymywał. Ja to strasznie poważnie traktuję, tak już mam, nie? Czyli na przykład w ubiegłym tygodniu, mogę pan powiedzieć, co mnie bardzo poruszyło. Poruszyło mnie, że prawniczka, profesorka mówi, ja wiem, że to jest niekonstytucyjne, będę głosowała z przyczyn politycznych za. Jeszcze gdy powiedziała, że nie wie, ale pani poseł jest prawniczką, wie. Jak to się ma do jej przysięgi? Przecież ona przysięgała na konstytucję. Mnie to nie poruszyło, wie pan, panie doktorze, panie pośle, były, bo to jest oczywiście, to byłoby wstrząsające w innej sytuacji. Ja jednak, a zaczęliśmy od tego materiału o człowieku, który mówił, tak mi dopomóż Bóg, składając ciut poważniejszą przysięgę, biorąc pod uwagę rangę urzędu. Ale ja myślę, że akurat u pana prezydenta to było widać w lipcu, ten element potrzeby, żeby być integralnym, gra rolę. On w tej, to jest jedno z pól, gdzie ja go odczytuję, mówię to nie ze zło... Nie, tylko mamy... Jak odczytuję, że ta sprawa jest dla niego ważna. On cały czas z tą sprawą jakąś prowadzi grę, prawda? Bo widzi, że to jest problem. Że człowiek wychodzi i mówi, tak mi dopomóż Bóg, będę dotrzymywał konstytucji. I potem jest pod naciskiem politycznym. I mam wrażenie, że u prezydenta jest ten element tego dramatyzmu wyboru, prawda? Czy interes partii, czy dobro wspólne. Bardzo panu dziękuję, choć powiem szczerze, ja uważam, że największym dramatem jest to, że ktoś może mieć w ogóle taki dylemat. Szczególnie ktoś na najważniejszym stanowisku w państwie. Ma pan sporo racji. I ma pan sporo racji. Natomiast ta sprawa jest, poprzez to, że ona jest udziałem dzisiaj prezydenta, jest udziałem posłów i tak dalej, staje się udziałem wszystkich ludzi, no, którzy po prostu kochają Polskę i chcieliby, żeby w Polsce było dobrze. I my wszyscy to jakoś przeżywamy. Bardzo dziękuję, doktor Paweł Kowal. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Pan doktor wspomniał o najnowszym Newspeaku. Zobaczmy okładkę. Bardzo ciekawe kulisy polityki i kulisy puczu, w cudzysłowie, w Nowoczesnej.
Tak, jeszcze nie było w polskiej polityce, żeby nastąpiła detronizacja. To oczywiście nie raz, nie dwa i nie trzy, ale żeby kobiety na zimno przeprowadziły taką operację, to jest nowum. A kulisy tej operacji są naprawdę ciekawe, więc serdecznie zachęcam Państwa do lektury. Przed nami ciekawy tydzień, bo jutro demonstracje w obronie sądów w całej Polsce. Zdaje się, orędzie pana prezydenta jest przed Zgromadzeniem Narodowym, to chyba środa albo czwartek, więc będzie ciekawi, a o tym wszystkim opowiem Państwu już niedługo, już bardzo, 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 bardzo niedługo. Już za tydzień. Do zobaczenia.